witam serdecznie. Pewnie pamiętacie, 2008 rok, Frankfurt, premiera na stoisku Opla. Opel Insignia, nowy model. Świat motoryzacyjny oszalał na punkcie tego samochodu, a Opel, jeszcze wtedy należący do General Motors, udowodnił tym samym, że potrafi zaskoczyć rynek. Sylwetka w stylu coupé, dynamiczne linie nadwozia i przełomowy projekt wnętrza, względem przynajmniej poprzedzającej ją Vectry C. To wszystko spowodowało, że w salonach Opla ustawiły się kolejki. Był to też samochód, którego widok we wstecznym lusterku budził strach polskich kierowców. Polska policja również wybrała Insignię. Wszyscy narzekali tylko na jedno, na nadwagę tamtego modelu. Nadwagę, która następnie psuła spalanie, osiągi i niestety zakręty. Ona zdecydowanie nie nadąża za taką sportową fantazją kierowcy, kiedy on stwierdził, no dobra, OPC, jazda. Nie przeszkodziło to poprzedniej generacji osiągnąć sukces, a nowa generacja, która stoi obok mnie, po wprowadzeniu niezbędnych poprawek ma szansę ten sukces kontynuować. I choć z zewnątrz ten samochód wygląda na kompletnie nowy, to znajdziemy w nim jeszcze parę rzeczy, które zostały po staremu, co ma nawiązywać właśnie do poprzedniej generacji. Jeździliśmy już tym samochodem na prezentacji w Niemczech, ale teraz mamy okazję przeprowadzić pełny test tego modelu tu, w Krakowie. Zapraszam. O wyglądzie mówiliśmy już w poprzednim materiale, ale przyjrzyjmy się jeszcze raz nadwoziu. Nadwozie tego auta zostało zaprojektowane jakby w celu wygrania konkursu na najbardziej opływowy samochód w klasie. Wszystkie elementy są płynnie wkomponowane w całość i ta płynność właśnie jest wszechobecna. Sprawia wrażenie uporządkowania i braku przypadkowych rozwiązań. Przód samochodu, zwłaszcza z profilu, faktycznie przywodzi na myśl wygląd morskiego drapieżnika, ale pomimo oczywistego skojarzenia rekina z pewną niemiecką marką na B, ten projekt pozostaje charakterystyczny dla Opla. Choć w wielu obecnie produkowanych modelach przednie lampy zlewają się z linią chromów na atrapie chłodnicy, tutaj są one wyraźnie oddzielone, sprawiając wrażenie rozeźlonego spojrzenia, a szczypty ogłady nadają im światła do jazdy dziennej LED, które wprowadzają pewien porządek, takie zamknięcie kompozycji. O przytłoczeniach blachy już wspominaliśmy, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden ciekawy szczegół. Wykończenie klamek. Z czym Wam się to kojarzy? Oczywiście BMW. Ostatnio widzieliśmy podobne rozwiązanie w serii 5. Widać, że atak Opla na klasę premium jest mocno przemyślany i przemyślano w Rüsselsheim również każdy drobny szczegół. Chociaż poza jednym. W większości nowych samochodów kierunkowskazy znajdują się na lusterkach, a w Insignii wciąż wystają z błotnika. Ostatnio w Niemczech nie zrobiliśmy testu dwumetrowcy, zabrakło na to czasu, ale teraz w Krakowie możemy spokojnie opowiedzieć Wam o tym, jak tu wszystko można wyregulować pod dwumetrowce. Zaczynamy od kierownicy. Kolumny możemy wyregulować w dwóch osiach. Popatrzcie, w jak dużym zakresie maksymalne wysunięcie jej do kierowcy sprawia, że tutaj nawet taki kierowca jak ja bez problemu sięga do niej przy każdym ustawieniu fotela. Jeśli chodzi o ustawienia fotela, to jest to ciekawa kombinacja. Częściowo jest to regulacja elektryczna, częściowo manualna. I tak przednią część siedziska podnosimy, opuszczamy elektrycznie, ale tylną już manualnie. Zwróćcie uwagę, że na tej dźwigni znajduje się kolejny przycisk, przy pomocy którego regulujemy odcinek lędźwiowy w dwóch osiach ponownie. I ponownie manualnie regulujemy długość siedziska, jak również ustawienie wzdłużne, jak również pochylenie oparcia. To już robimy manualnie. Jest jeszcze jedno ciekawe ustawienie. Jest to zagłówek. Popatrzcie, zagłówek możemy wyregulować również w dwóch osiach i to skrajne ustawienie, najbardziej do przodu, najbardziej do góry, sprawia, że ja tutaj też jestem w stanie się odnaleźć, mimo że zwróćcie uwagę, jak wcześnie kończy się fotel. Niestety mogłoby go być troszkę więcej, no tak 5 cm, bo na dobrą sprawę w moim przypadku kończy się gdzieś na wysokości łopatek. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym
ponarzekać, albo może zwrócić uwagę, to jest to, że punkt mocowania pasa nie jest niestety regulowany. Jest to dosyć często ostatnio spotykane niestety rozwiązanie. No i na koniec pozytywny akcent, a mianowicie przestrzeń nad głową, a tej tutaj nie brakuje. Przy dolnym ustawieniu fotela mam tu 4 palce nad głową. Miejsca z tyłu nie brakuje. Ja siedzę sam za sobą, można by powiedzieć, i popatrzcie, kolana nie dotykają jeszcze nawet tapicerki fotela przede mną, a gdyby nawet, to jest ona miękka i przyjemna w dotyku, a więc nawet gdybym miał 2,5 albo 2,10, to wciąż bym tutaj nie narzekał, chociaż nie, bym narzekał, dlatego że nad głową miejsca mam tak w sam raz idealnie, więc ktoś wyższy ode mnie już miałby problem, ale zwróćcie uwagę na to, że ja tu siedzę tak na wcisk, test dwumetrowca definitywnie oczywiście zaliczony, ale bez zapasu, nie wynika z tego, że zabrakło miejsca na wysokość. Wynika z tego, że tylna kanapa została umieszczona dosyć wysoko, co akurat mi bardzo odpowiada, dlatego że dzięki temu nie siedzę prawie na asfalcie, a moje kolana nie są na wysokości uszu, tylko siedzę w takiej pozycji, w której jestem w stanie przesiedzieć tu całkiem długą trasę. Przesiadłem się na prawą stronę, popatrzcie, jak to wygląda od strony pasażerów. No więc na początek, tunel. Nie jest za wysoki, jest dosyć szeroki, więc może komuś przeszkadzać, ale z drugiej strony mamy tu parę takich udogodnień, 2 wyjścia do ładowania telefonów komórkowych, podgrzewana kanapa, nawiewy na środku, więc to jest akurat ta przyjemna część. Od strony praktycznej 2 kieszonki, całkiem pojemna kieszeń również w tylnych drzwiach. Oświetlenie LED-owe nad głową, jak widać, również jest. I gdyby ktoś chciał się napić w podróży, są 2 miejsca, takie dosyć płytkie, ale są 2 miejsca na napoje, a podłokietnik jest bardzo miękki i komfortowy. Z punktu widzenia, powiedzmy, kogoś, kto używa fotelików dziecięcych, całkiem fajne rozwiązanie jest, jeśli chodzi o mocowanie fotelika przy pomocy systemu ISOFIX. Po pierwsze, ten drut, do którego mocujemy fotelik, jest bardzo blisko, więc łatwo w niego trafić. Po drugie, ta zaślepka nie wymaga przechowywania w jakimś innym miejscu, tylko tu zostaje i nie przeszkadza, i następnie jej zamknięcie to jest chwila, a nie poszukiwanie, Boże, gdzie ja to wczoraj odłożyłem. Więc to jest też całkiem przyjemne i praktyczne rozwiązanie. I jeszcze nie wspomniałem o zagłówkach z tyłu. To jest najniższe ustawienie, to jest najwyższe ustawienie, więc zakres regulacji jest całkiem spory. Zaglądamy do bagażnika i na początek od razu taka ergonomiczna uwaga. Otóż nacisnąć musimy na dolną część logotypu Opla i w momencie naciśnięcia klapa odbija, więc my naciskamy i dostajemy od spodu. To jest takie, palec się nie łamie, nic się nie dzieje. Tylko że druga sprawa jest taka, że tu naciskamy, a tu podnosimy. Wygodnie jest, jak już raz chwytamy, naciskamy i podnosimy. Po prostu łatwiej, ale jest zrobione w ten, a nie inny sposób. Po podniesieniu widzimy bagażnik o pojemności 490 litrów. Możemy go powiększyć do 1450 po złożeniu oparć tylnej kanapy. W tej chwili ustawienie pokazuje, że możemy złożyć osobno tylko środkową część, co pozwoli przewozić długie przedmioty. Gdybyśmy chcieli mieć więcej, to wystarczy, że tutaj użyjemy odpowiednich przycisków, odblokujemy zamki i jak widać posłusznie oparcia się złożyły i mamy znacznie więcej miejsca do przewożenia naszych szaf. Pod warunkiem jednak, że te szafy będą niezbyt grube, nazwijmy to, bo zwróćcie uwagę, że choć bagażnik jest dosyć taki szeroki i długi, to jednak na wysokość nie jest moim zdaniem zbyt imponujący. To myślę, że wyjdzie w części technicznej, jak będziemy to mierzyć metrówką, ale
Być może proporcje stwarzają takie złudzenie. Co jeszcze? Po prawej stronie widzimy taką kieszonkę i, no i jakaś gumka do przywożenia, no nie wiem, może drobniejszych rzeczy, czy nawet w tym miejscu gaśnicy. Pod podłogą widzimy subwoofer i widzę, że wersja dyskotykowa, skoro jest subwoofer, to jest też koszulka dyskotykowa. Myślę, że to nie jest standardowe wyposażenie Opla, tylko które z redakcji zapomniała. Co tu się w tym samochodzie odstawiało? No w każdym razie widzimy tu zestaw naprawczy i miejsce na parę dodatkowych drobiazgów technicznych, które ewentualnie możemy tu wozić. Mamy też dwa haczyki, niezbyt wygodne, może tak powiem, dlatego że lepsze są takie wystające, łatwiej jest zwyczajnie tą siatkę na nie narzucić, no ale jest. I można by też zwrócić uwagę na to, że bagażnik ma taki próg po złożeniu oparć, widzimy ten próg, nie jest wysoki, ale jest. I też warto zwrócić uwagę, że jeśli chcielibyśmy wypełnić ten bagażnik walizkami, no to okaże się, że ten fragment wystający może odrobinę nam tą ustawność bagażnika popsuć. Także przestrzeni tu generalnie nie brakuje, ale gdybyśmy chcieli znaleźć parę drobnych detali, na których chcemy ponarzekać, to no, coś tu znalazłem. Wsiadając do nowej Insignii widzimy zupełnie nowy projekt wnętrza, nową koncepcję, której jednak składowe dają się gdzieniegdzie rozpoznać, że nawiązują do poprzedniczki. Zarówno stylistyka tutaj ikonek i systemu infotainment, jak również rozkład ekranów na komputerze przed kierowcą, czyli mamy główny ekran i takie dwie półeczki zachodzące na zegary, zresztą same zegary również, jak również kierownica, popatrzcie, jej stylistyka została bez zmian. Nie wiem, czy nie zmieniła się koncepcja na wykończenie tych przycisków. Wydaje się, że tworzywo jest ładniejsze i bardziej przyjemne w dotyku, ale to są już szczegóły. W każdym razie widzimy tu sporo elementów, które dają się rozpoznać, natomiast koncept, pomysł na wnętrze jest zupełnie nowy. Konsola środkowa jest wzorowo rozplanowana. Można powiedzieć, że jest to przeciwieństwo poprzedniej koncepcji, gdzie bardzo wiele przycisków powodowało oczopląs. Teraz wszystko jest proste, czytelne i jednocześnie funkcjonalne. I to funkcjonalne jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że zwróćcie uwagę, że krytyczne przyciski pozostały przyciskami fizycznymi, a więc fizycznymi przyciskami sterujemy przykładowo radiem, ale co najważniejsze, fizycznymi przyciskami i pokrętłami ustawiamy też wszystkie tutaj nastawy klimatyzacji i wentylacji, więc tych przycisków wirtualnych, tych paneli dotykowych nie ma w tym samochodzie zbyt wiele. I to jest moim zdaniem duży plus. Jak już poruszyłem temat tworzyw pod palcami na kierownicy, to sprawdźmy też, jakie są pozostałe tworzywa w tym samochodzie. Zaczynamy od góry konsoli. Tu mamy miękkie tworzywo. Widać zresztą, że tutaj krawędź ładnie się ugina. Tutaj podobnie jest zresztą na daszku. Widać, że on jest cały taki mięciutki. Zwróćcie uwagę, że jak jest jakaś granica, to zwykle po drugiej stronie tej granicy już tworzywo może być twarde. Tymczasem tutaj wciąż użyte są te same miękkie tworzywa. One zresztą przechodzą tu na drzwi i tu mamy również miękko. Tu mamy wąski pas twardego tworzywa, niżej mamy boczki skórzane, miękkie. Pod lewym łokciem można by było mieć parę milimetrów więcej pianki. Po prawej stronie z kolei już nie ma na co narzekać. Wracamy do konsoli. Tutaj środkowy tunel już oczywiście jest wykonany z użyciem twardych tworzyw, aczkolwiek już na tym etapie znów wracamy do formy i mamy tu miękkie tworzywo, które, zwróćcie uwagę, schodzi nie tylko stąd tu, ale jeszcze stąd tu. Tu wciąż jest miękkie wykończenie. I to miękkie wykończenie wędruje sobie aż tu pod kierownicy i tu po lewej stronie również jest miękko i przyjemnie, więc no, na tym poziomie, na dobrą sprawę, od tej strony jeszcze jest fragment twardy, ale znalezienie twardego tworzywa w tym samochodzie naprawdę nie jest takie proste. Także tutaj ktoś naprawdę bardzo się postarał i dobrał takie tworzywa, aby
Tym samochodem jeździło się i dotykało się ten samochód bardzo przyjemnie. Jak już zaczniemy jednak szukać tych twardych tworzyw, to znajdziemy wcześniej czy później taki element, który mam wrażenie, że został troszkę niedokręcony. Nie wiem, czy to jest kwestia tego egzemplarza, czy to jest kwestia całego modelu, ale tu jest element, który, popatrzcie, tu jest mięciutko, a tu już nie. Natomiast jak weźmiemy i chwycimy ten element od drugiej strony, to on tak chodzi... jakby był, tak jak mówię, troszkę niedokręcony. Mam nadzieję, że to jest tylko ten egzemplarz. I ponadto, no cóż, wydaje się, że pozostałe elementy są spasowane. Dobrze, możemy to posłuchać, chociaż tutaj obok jeździ traktorek z kosiarką, ale mam nadzieję, że będzie słychać, jak coś będzie trzeszczało. Posłuchajcie. Dramatu nie ma. Cisza. Cisza, cisza, rozsądnie, szarpanie. Jest pewna amplituda, jak to chodzi, ale nie skrzypi. Okej, prawie dobrze. Tutaj zwykle jest problem przy takim połączeniu, bo tu widzicie bardzo ładne wykończenie, trochę metalu, troszkę takiego tworzywa ładnie wykończonego i teraz jeśli na to naciśniemy brutalnie, też jest dobrze. Także zarówno jeśli chodzi o tworzywa, jak i o ich spasowanie, pomijając niektóre małe wyjątki, w tym samochodzie wszystko jest naprawdę na dobrym poziomie. Możemy jeszcze powiedzieć o wymiarze praktycznym. Miejsce na kubeczki. Są miejsce na odłożenie kluczyka. Jest. Wyjście 12 V tu jest. Muszę powiedzieć, że to jest jedyne wyjście 12 V, jakie udało mi się znaleźć. Troszkę mało, idziemy dalej. Tu widzimy jeszcze całkiem spory schowek. Jeszcze widzimy jeszcze większy schowek. Tu jest wyjście akurat USB. Jak widać, można podładować telefon. I cóż, przed pasażerem widzimy, o, była gruba impreza, flaszka, ładnie wykończony schowek. No i wreszcie w drzwiach widzimy również kieszeń odpowiednich rozmiarów, aby zmieścić w niej nawet taką 1,5-litrową butelkę wody. Na górze daszkach przeciwsłonecznych znajdziemy, jak widać, LED-owe światełka. Nie znajdziemy z kolei miejsca na odłożenie okularów przeciwsłonecznych. Znajdziemy z kolei przyciski do sterowania systemem OnStar. No i tak jak mówię, wszystko jest pod ręką, wszystko jest przemyślane. Ja tym samochodem zrobiłem wiele kilometrów i naprawdę mogę potwierdzić, że od strony praktycznej nic mu tu nie brakuje. A jak już przestaniemy używać tych wszystkich kieszonek, schoweczków i tak dalej i to wszystko tak ładnie pozamykamy, to konsola nabiera takiego fajnego, czystego, prostego kształtu. I to mi się też bardzo podoba, że ten samochód jest w stanie być jednocześnie i praktycznym, i takim bardzo ładnie uporządkowanym, i tak dobrze, solidnie zaprojektowanym. Moi drodzy, kręcenie filmów w parku w Skawinie jest niewątpliwie zaszczytem i przyjemnością, bo to są ładne ujęcia i ładne widoki, ale czasem przyjeżdża wielka ekipa, która kosi trawę i tu się zaczyna robić naprawdę głośno i dzisiaj jest taki dzień, niestety tak wyszło, ale zmieniamy tylko lokalizację, czekamy aż te kosiarki przyjadą i kontynuujemy dla Was nagranie. Chciałem opowiedzieć tym razem o silnikach i o cennikach zarazem, a więc zaczynamy od najtańszej wersji 99 900 zł. W tej cenie kupujemy podstawową wersję Enjoy z podstawowym silnikiem benzynowym, który ma 140 koni mechanicznych. Po drugiej stronie mamy najmocniejszą wersję, czyli 260 koni, automat, napęd na 4 koła i cenę 150 tysięcy złotych w najwyższej wersji wyposażenia Elite. Natomiast diesel najsłabszy ma 110 koni, najmocniejszy z kolei ma 210 koni i taka wersja jest przy okazji najdroższa, bo kosztuje 160 tysięcy złotych, również z napędem na 4 koła i automatyczną skrzynią biegów. Nasza wersja, czyli napęd na przód, manualna skrzynia biegów i 2-litrowy turbo diesel o mocy 170 koni, kosztuje 118 tysięcy złotych.
i w podstawowej wersji Enjoy, w wersji Innovation jest to około 5 tysięcy droższe, a w wersji Elite kolejnych 10 tysięcy złotych droższa i to jest właśnie nasza testowana przez nas wersja. Natomiast parametry silnika w naszym przypadku to 8,7 do setki, tak jak powiedziałem 170 koni, 400 Nm, dostępnych w dosyć wąskim zakresie od 1750 do 2500 obrotów i maksymalna prędkość 226 km na godzinę. Jeśli chodzi o spalanie, to Opel obiecuje, że Insignia z tym silnikiem będzie zużywała niewiele ponad 5 litrów na 100 km. To wszystko oczywiście sprawdzimy w osobnych filmach. Kiedy zaprezentowano cenę nowej Insignii, to wielu krytyków chwyciło się za głowę. Jak to? 100 tysięcy za podstawową wersję? Jeśli popatrzymy na konkurencję, to Mazda zaczyna się od 90 tysięcy, Mondeo i Passat od 92, a Talisman od 95. Jednak po przeanalizowaniu opcji i wyposażenia Insignia już w podstawowej wersji Enjoy z silnikiem 1.5 150 koni, które kosztuje 99 900 zł, w standardzie oferuje takie systemy jak Opel OnStar, Tempomat, dwustrefową klimatyzację, asystenta pasa ruchu, asystenta hamowania awaryjnego w ruchu miejskim z wykrywaniem pieszych, 7-calowy ekran multimedialny ze sterowaniem dotykowym Apple CarPlay i Android Auto. W innych markach za takie gadżety płacimy. Wychodzi zatem na to, że Opel zamiast golasa na otwarcie cennika przygotował naprawdę dobrze wyposażony samochód. Przygotowaliśmy jeszcze dla Was takie zestawienie, tutaj mam na telefonie przygotowane, co takiego ma Opel Insignia w wersji Enjoy, czego nie ma konkurencji, czyli na przykład Volkswagen Passat w wersji Start. I tak lista wyposażenia, które jest dostępne w Oplu, a którego nie ma w Volkswagenie, przedstawia się, jeśli chodzi o te najważniejsze elementy dotyczące bezpieczeństwa, następująco. Automatyczne światła drogowe są dostępne w Enjoy. Asystent opuszczania pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, a więc kierownica sama skręca w odpowiednią stronę, jest tu dostępny również w standardzie. Czujnik zmierzchu jest. System reagujący na przechodniów, wykrywający przechodniów, jak również hamujący w sytuacji, kiedy to jest konieczne, również tu w tym samochodzie jest dostępny już w standardzie. No i jest jeszcze kwestia pakietu keyless, czyli bezkluczykowy dostęp, przy czym w obu przypadkach można odpalić samochód przyciskiem, natomiast bez naciskania pilota można wejść tylko do Insignii. Chociaż trzeba tu dodać, że w przypadku Passata wystarczy chwycić za klamkę, natomiast w przypadku Insignii trzeba dodatkowo jeszcze nacisnąć przycisk na klamce samochodu na zewnątrz. Także widać, że ta lista jest całkiem rozbudowana, a gdybyśmy chcieli Passata doposażyć do poziomu, który jest tutaj dostępny w wersji Enjoy, to musielibyśmy skonfigurować wersję Highline, a dodatkowo dokupić pakiet drogowy i wtedy taki samochód kosztowałby 125 tysięcy złotych. Oczywiście trzeba być sprawiedliwym i powiedzieć, że wtedy on będzie miał znacznie więcej innych elementów również na pokładzie, więc tego nie da się bezpośrednio zestawić. Ja tylko chcę podkreślić, jak dużo elementów wyposażenia wpływających na bezpieczeństwo i komfort jest w tym samochodzie dostępnych już w standardzie. Jeśli weźmiemy natomiast na przykład Mazdę 6, to już na skróty idąc, jeśli chcemy mieć to wszystko, co tutaj jest w standardzie, to Mazda 6 też będzie kosztowała niecałe 125 tysięcy złotych. I podobnie, jeśli kupimy taką wersję za 125 tysięcy, to prawdopodobnie będzie w niej też całkiem sporo takich rzeczy, których nie ma w Enjoyu, więc to wszystko się znów komplikuje, ale wniosek jest ten sam. Jednak podstawowa już wersja Insignii ma całkiem sporo użytecznej elektroniki na pokładzie. Kiedy odebrałem ten samochód z Warszawy, to troszkę się zmartwiłem, bo dostałem wersję z silnikiem 170-konnym, silnikiem diesla, a przecież tym samym już jeździliśmy na prezentacji w Niemczech, więc pomyślałem, że troszkę słabo, będziemy musieli opowiadać drugi raz to samo. Natomiast po przejechaniu kilkudziesięciu pierwszych kilometrów z Warszawy do Krakowa doszedłem do wniosku, że to nie jest tak, że miałem pecha, bo tym samochodem z tym silnikiem jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie. Co więcej, powiedziałbym, że gdyby ktoś był zainteresowany Insignią z silnikiem diesla, to ten silnik jest najlepszą opcją. Oczywiście im więcej mocy, tym lepiej, ale biorąc pod uwagę koszty, to te 170 koni to jest dokładnie to, co potrzebne w tym nadwoziu. Szybkie, bardzo sprawne, jednocześnie ekonomiczne, jak dla mnie bardzo dobry zestaw. Jak już tak jedziemy na niskich obrotach, nieco pod górkę, to przy okazji powiem, że
zakres maksymalnych obrotów jest przez producenta podany w przedziale od 1750 do 2,5, więc powiedzmy, że zakres nie jest jakiś rewelacyjnie duży, ale z drugiej strony, jak mamy 1500 już, to teraz nawet pod górkę, auto zaczyna się bardzo sprawnie, o właśnie, ładnie zaczyna się zbierać. I w drugą stronę, jeśli na przykład wbijemy teraz trójeczkę i dokręcimy troszkę, 3500, 4, tak żeby nie przekraczać, to musimy na dwójkę zredukować, 4,5, 5, dopiero powyżej 4,5 czuć, że już zaczyna się robić taka troszkę dziura i trzeba zmienić bieg, ale tak do 4, 4,5 auto bardzo sprawnie przyspiesza, tutaj akurat obroty robią swoje i mocy nie brakuje. Przy okazji, jak słyszeliście, przy 4000 obrotów w tym samochodzie robi się już dosyć głośno, co akurat nie jest jakąś szczególną wadą tego samochodu, bo z wysokoprężnym silnikiem tak najczęściej jest, ale coś, co można nazwać wadą tego samochodu, to jest to, że to auto w najnowszej generacji zostało mocno odchudzone. To oczywiście wszystkich cieszy, bo dzięki temu jest to auto bardziej ekonomiczne, szybsze i tak dalej, lepsze w zakrętach, ale niestety chyba ktoś, odchudzając ten samochód, też tu i ówdzie przeoszczędził na wyciszeniu, bo przy prędkościach autostradowych w okolicach 140 na godzinę no nie da się tutaj rozmawiać szeptem. Nie wiem, czy to jest dużo gorsza sytuacja w porównaniu do poprzedniej generacji. Sprawdzimy miernikiem, to wszystko nam wyjdzie. Mówię tylko o swoich odczuciach, o swoich wrażeniach. Moim zdaniem jazda autostradą jest akustycznie nie najlepszym możliwym przeżyciem, tak to ujmę. Natomiast powiedziałbym jeszcze o przeżyciach takich sportowych, bo tutaj mamy manualną skrzynię biegów. Dosyć krótkie skoki, bardzo pewne, taki fajny opór tuż przed wbiciem tego biegu. Pewna redukcja, wszystko tu działa naprawdę bardzo dobrze od strony jakby manualnej, więc jak ktoś lubi często zmieniać biegi, jak lubi sportowo pojechać, to będzie z tego zestawu też zadowolony. Dodatkowo, jeśli włączę jeszcze przycisk sport, sprawi to, że silnik chętniej wkręca się na obroty, reaguje bardziej spontanicznie. Do tego mamy twardsze zawieszenie. O, teraz jedziemy przez Mogilany, tu jest nowy asfalt, a teraz odczuwam, że jednak nie zrobiony idealnie, bo to zawieszenie zmieniło swoją charakterystykę. No i układ kierowniczy w taki nieco elektryczny sposób, że tak powiem, czuć, że to jest sztuczne, ale stawia większy opór, dając takie poczucie większej kontroli nad samochodem. Natomiast, o właśnie, przejechałem na drugą stronę rynku w Mogilane, gdzie jest starszy asfalt, więc tutaj lepiej włączyć tryb Tour, który sprawia, że o, ta droga się właśnie wygładziła i możemy jechać nie licząc tych wszystkich pęknięć w asfalcie. Do tego kierownicę obracamy z łatwością, bez wysiłku. Do tego silnik, te 400 Nm potrafią czasem tak sprawić, że auto szarpnie, tak wyskoczy takim kangurem do przodu, jak za mocno naciśniemy nieuważnie, więc w trybie Tour to wszystko jest też takie złagodzone i też przyjemniej, płynniej się jeździ. Także ja osobiście większość drogi przejechałem w trybie Tour, mi się to bardzo podobało. Oczywiście w trybie sport wygodnie się, fajnie się pokonuje zakręty, oczywiście w trybie sport czujemy się bardziej tak pro, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o taką jazdę na co dzień, to nawet w trybie Tour, w takim właśnie bujanym troszkę zawieszeniu, to przed nami jest tu taki zakręt w Mogilanach, pokonujemy go zupełnie pewnie i nic nie dzieje się niespodziewanego, także możemy w każdym trybie jeździć tym samochodem pewnie, tutaj jednak mniejsza masa właśnie robi swoje.
Na koniec powiedziałbym jeszcze o jednej rzeczy. Mamy tu już w standardzie, w najtańszej wersji za 99,900 mnóstwo elektroniki, która wpływa na bezpieczeństwo i na komfort. Szczególnie na bezpieczeństwo. Mamy tu system, który rozpoznaje pieszych i sam przed nimi wyhamowuje. Pokazuje, zresztą tutaj w wersji z head-up display pokazuje odpowiedniego żółtego ludzika na ekranie. Do tego mamy tu aktywnego asystenta pasa ruchu. No to są rzeczy, którymi się producenci chwalili do niedawna, a teraz proszę bardzo, podstawowa wersja 99,900 i mamy to wszystko w standardzie w wersji Enjoy. Natomiast z czego to wynika? To nie wynika z tego, że Opel postanowił dać wszystkim wszystko za darmo, tylko z tego, że za 2 lata wszyscy będą musieli dać to wszystko w standardzie i za darmo, nazwijmy to. W 2019 roku Unia Europejska wprowadza nakaz, że wszystkie samochody produkowane dla Europy muszą mieć te wszystkie systemy na pokładzie. I Opel, korzystając z tego, że wprowadza teraz, wrzuca na rynek nowy model, no dużo łatwiej jest to zrobić podczas debiutu niż modyfikować to w trakcie, w locie. Po prostu zrobił tak, że te samochody są już wyposażone w te wszystkie systemy od samego początku. W ten sposób, tak jak mówię, to nie jest tak, że Opel to taki dobry wujek, który rozdaje wszystkim za darmo systemy, za które normalnie by się całkiem sporo płaciło. Opel to po prostu mądry producent, który postanowił, wiedząc o nadchodzących zmianach i korzystając z tego, że wprowadza nowy model na rynek, wyprzedzić ten rynek o 2 lata. Po wchłonięciu Opla przez PSA Opel ma wiele do udowodnienia nowym właścicielom i bardzo by chciał, aby Insignia mu w tym pomogła. Czy to zrobi? W tym segmencie konkurencja jest bardzo mocna i mało który model odstaje od reszty, więc zamiast skupiać się na minusach, poszukajmy plusów. W przypadku tego samochodu będzie to stylistyka, bardzo dobre wyposażenie już w standardzie, sprowadzenie wagi do rozsądnego poziomu i poprawione właściwości jezdne. I z mojego punktu jeszcze jedna bardzo ważna cecha, a mianowicie ciekawa elektronika na pokładzie, za którą nie poszło oklejenie całej konsoli dotykowymi ekranami. Kto wie, może dzięki tym cechom i nowe Insignie stanie się hitem. My trzymamy za to kciuki, bo to kawał dobrego samochodu. Ostatnio zrobiłem dłuższą trasę i kierowcy jeszcze się nie boją widoku tego auta we wstecznym lusterku, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Dziękuję za obejrzenie filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.